jeden punkt dla rycerza starczą dzieloną w cztery. Stop. Drugie trafienie dla tegoż samego rycerza. I powiedziałbym, że jaka decyzja sędziów? Trzecie trafienie. Czyli to jest trzecie trafienie dla tegoż samego rycerza, który bardzo szybko, dosyć taki powiedziałbym podstępny i taktyczny sposób rozgrywa swój pojedynek. Zwyciężył rycerz z... Hop. I punkt dla zawodnika z herbem Sulima. Stop. Piękna wrzutka, czysta, boczna. Drugi punkt dla zawodnika herbu Sulima. Pogoda nam się cieszy. I trzeci punkt dla zawodnika herbu Sulima, który zwycięża ten pojedynek. Stop. I punkt dla Gregora z Krakowa, a przygotowują się Sławek z Krakowa, dobrze mówię, i Maciej herbu z Pława. Stop. I punkt znowu dla Gregora z Krakowa. Wrzutka na piątą, tak zwana. Stop. I trzeci punkt dla Gregora z Krakowa, który ten pojedynek czyściutko i bezwysiłkowo, technicznie wygrywa. Stop, 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 stop. I tutaj punkt dla rycerza o srebrnym jednorożcu na niebieskiej tarczy. Stop. Nie ma akcji. Stop. Wyrównanie. Mamy 1-1 w pojedynku. Stop. Znowu punkt dla rycerza o srebrnym jednorożcu na niebieskiej tarczy. I trzeci punkt dla tegoż rycerza, który zwycięża ten pojedynek, zdobywając punkt w naszym turnieju. I pierwszy punkt dla pana Jaromira. A jest Kamil! Hop. Drugi punkt. Trzecim punktem pan Jaromir zwycięża ten pojedynek, który był w tej turze ostatni pojedynek. Dla rycerza z Białorusi. Stop. Wyrównanie. Jest punkt dla rycerza o srebrnym jednorożcu na tarczy. Stop. Drugi punkt dla rycerza z Białorusi. Mamy 2-1. Stop. Trzeci punkt dla rycerza z Białorusi, czyli Ipatiw, wygrywa ten pojedynek. Nie pierwszy dziś i nie ostatni, ergo wszystkim rycerzom należą się gorące Ipatiw z Białorusi oraz Gregor z Krakowa. Hop.
Punkt dla rycerza z Białorusi, który ma na tarczy srebrnego świętego Jerzego. Stop. Przepraszam, bo... proszę sędziego herbowego o wybaczenie i zaprowadzenie porządku. Stop. I trzeci punkt, cios z góry w pion, którym rycerz z Białorusi zwycięża ten pojedynek. I sarna księstwo niskie, który jak widzę już wkracza w szranki. Stop. I punkt dla rycerza ze srebrną sarną na tarczy. Stop. Drugi punkt dla rycerza ze srebrną tarczą, sarną na tarczy. Stop. Wyprzedzająca, błyskawiczna, piorunująca akcja i rycerz sarna wygrywa swój pojedynek. Stop. I dla rycerza herbu z Puława. Punkt. Stop. Drugie. Punkt dla rycerza herbu z Puława. Wyprzedzenie, cios na głowę. Stop. Co widzę? Tak, uznane trzecie trafienie dla rycerza herbu z Puława. I on wygrywa ten pojedynek.